Witam wszystkich, zapraszam do oglądania God of War Ragnarok. Okej, mamy energię, to się przyda. Aha, strzały towarzysza. Użyj kwadrat, aby wydać towarzyszowi polecenie ataku. Daj mi znak, ojcze. Teraz. Jedziesz. Upierz na lewej! Próg jest ogłuszony! Dobra. Idziemy. Aha. Udało mi się. Kurde. Jest energia, ale nie cała. Chłopcze, oprócz zdolności porozumiewania się ze zwierzętami, zauważyłeś ostatnio jakieś inne nowe... Więcej straciliśmy niż zyskaliśmy, tak naprawdę. Co z nim? Jeszcze jedna energia? Nie. Srebro tylko. Nie rzuciłem. Ale widziałem światło. No trudno, trudno. Lecimy dalej. Może to sprawka Fimbulwinter. Sam daje się zwieść. Co tutaj mamy? Kute żelazo. Pewnie do ulepszenia. Okej, możemy odłupać? Chyba już wiem, gdzie jesteśmy. A nie, to po prostu pająk. Tam na górze? Nie, no stamtąd przyszliśmy w sumie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy drogę, skąd ale tutaj mamy krwi? Również tutaj. Naprawdę? Twoja albo ofiary, którą za sobą ciągnąłeś. Ta wersja wcale nie brzmi lepiej. Ej, nie tędy. Wracajmy. No dobra, dobra. Skoro tak mówisz. Czyli tędy. Dobra. Cutscenka. Tutaj. Asia. Jakaś walka? Nie. Nie chciałem. Zamiary się nie liczą. Tylko konsekwencje. Co? Co teraz? Nic. Zostawmy to naturze. No właśnie, natura musi zrobić swoje. Okej, rozejrzyjmy się.
nadciąga. Strasznie zamknięte są te lokacje. To mi nie do końca się podoba. Mam nadzieję, że będą bardziej otwarte. Że to tylko na początku, tak. Ale oberwałeś! Wszystko gra? Okej. Mamy tu już kolejną walkę, oczywiście bardzo łatwo zginąć, więc trzeba uważać. Łap. Ale to jest świetne. Heda. Dawaj. Bum. W górę. Wykończmy. Tak. Łap. Oddawaj. I w górę. W górę z nim. Nie da się, za ciężki. Rety, dużo tych gości. Walczymy z nimi całą noc. Widocznie byli w obrębie działania zaklęcia. Trochę się zgliczował Arteus. A, to tutaj wróciliśmy. Jesteś dzielna. Atreus. Dobra, dzielna wilczyca. Powiedziałem Arteus. Już dobrze. Ma do nich rękę. Brak zaskoczenia. Speki, wszystko dobrze? To tylko piorun. Dobrze, mała. Już dobrze. Okej, gdzie dalej? Na górę? Atreusie! Sprawdzam tylko... Idź spać! Tak jest. Mamy do domu wrócić, tak? Chyba tak. Ten wieczór był trochę zbyt burzliwy jak na mój gust. Choć przyznaję, że przez chwilę poczułem się jak za starych czasów, przemierzając we trójkę nieprzyjazne dziewicze leśne ostępy. Sam od dłuższego czasu unikasz wspólnych wypraw. Po prostu jestem trochę zmęczony. W kółko tylko polujecie na jelenie. Przecież ty nawet nie potrzebujesz snu. Zmęczenie miewa różne oblicza. Z czasem to zrozumiesz. A teraz odpocznijcie, moi bracia. Rano wszystko staje się bardziej znośne. No to długo nie pospali, szczerze mówiąc. Kto to? Kim jesteś? Aha. Mjolnir, czyli Thor. Przyniosłem miód. Nie sądzę, żebyśmy się dogadali. Na pewno znajdziemy wiele wspólnych tematów.
Z wronami razem. Niezła chata. Dla małego, chyba? Mogłeś powiedzieć, zanim nalałem. Co cię tu sprowadza? Taki tam miły gest. Wydajesz się spokojną, rozsądną osobą. Jesteś? Spokojną, rozsądną osobą? Zależy, czy wymaga tego sytuacja. Powiedziałbym, że ta tego wymaga. Tak. Tego mruknięcia są śmieszne. A to kto znowu? Wiecie, kim jestem. Odyn, okej. Zanim nastała zima, doszło do pewnych nieporozumień. Niefortunnych, ale wszyscy już lepiej się orientujemy, kto, jak i dlaczego. A więc zabiłeś jego chłopców. Broniłeś się. A sobie żyją, żeby umierać. No i bądźmy szczerzy, byli bezużyteczni. Ale Baldur, on był kimś. Mój najlepszy zwiadowca, prawa ręka. Tak, postradał zmysły, jasne. Ale czasem się przydawał, a przez ciebie go tu już nie ma. Rozumiesz mnie? Musisz zapłacić. Zabawa się skończyła. Czego chcesz? A może rozejm? Co o pokoju sądzi nasz stateczny, emerytowany bóg wojny? Może byśmy się nie zabijali. Posiedziałbyś w domu, odsapnąłbyś. Nie szukaj ze mną żadnej zwady. To chyba raczej się nie uda. Nie będę. Oczywiście to oznacza, że on musiałby wreszcie przestać szukać Tyra. Dobrze wiemy, co kombinujesz. Odpuść. Dawny Tyr nie istnieje. On nie żyje. Rozumiesz? I to wszystko, nic więcej. Kurde, dorzucę coś od siebie. Możesz zatrzymać więźnia, którego mi podkradłeś. Tak jest. Wiem, że gdzieś tu jesteś, ty mały, złotousty skurwielu. Dlaczego mielibyśmy ci wierzyć? Czy twoje słowo było coś kiedyś warte? Oto i on, mój stary wspólnik. Trochę go ubyło. Nawet gdy mówi, że śnieg jest biały,
to łże! To ma być twoja złota myśl? Najmądrzejsza głowa na świecie nie widzi nic poza sobą? Nie widzi, że chcemy tego samego? Dobra. Oto układ, który ci się spodoba. Wyrównam twój rachunek z moją byłą. Sprawię, że Freja da ci spokój. Ochronię twojego syna. Tego właśnie chcesz, prawda? Co ty na to? Nie. Po prostu nie. Jak zwykle bogate słownictwo. Załatw. Nareszcie. Okej. To musiało boleć. Nie jesteś stąd. Zgodnie z panującą tradycją, u nas płaci się krwią. Innymi słowy, należy mi się od ciebie to, co sam zabrałeś mojej rodzinie. Rozumiesz już? No, fajnie to zrobione. To było za Baldura. A teraz pokaż mi tego bogobójcę, o którym tak wiele słyszałem. Nie umiesz walczyć bez topora? Nie mam topora. Nie chciałem walczyć z twoim bratem. Mam to gdzie. Obrażasz mnie, walcząc w ten sposób. Wow. Wreszcie coś ciekawego. To już wszystko? A w końcu zacząłeś się przekładać. I ty niby byłeś kiedyś bogiem wojny. Ostro. Co to? A, jakaś kadcenka i... Większe lanie. Nazywają cię duchem wsparcia. Wiesz, do czego jestem zdolny. Jest! O, kurde. No, ciekawe starcie, nie powiem. Próbuję w boki, ale mi nie wychodzi. To ma być ten bóg, który wymordował cały Panteon, bo go urażono! Tam jest energia. Idziemy. Ktoś taki nie mógł pokonać moich losów. Pokaż mi, kim jesteś. Jadę. Dobra, jedziemy. To ma być ten słynny bóg, który pokonał Baldura? Ależ wpadłem. To ma być ten, który stawił czoło Sigrun? Dobra, jedziemy. Jedziemy. Go!
No ale mu dowala. To jeszcze nie koniec. A nie. Nie dbałeś o niego, nawet gdy umierał. Coś ty powiedział? Modli szukał nas, bo się ciebie bał. Zginął od ran, które ty mu zadałeś. O, mamy tu przykładnego ojca. To wygląda znajomo. Co? Fajne jest to, że mamy tyle faz aż tej walki. Naprawdę, kurde. Jest co robić, jest zabawa. Udało się, udało się. Zablokowałem. Nie, no te walki są kurde niezłe, naprawdę. Pokaż mi Boga mojego. Chcę go zobaczyć. A proszę bardzo, już ci pokazuję. Ależ przyłupał. A co z miłością do bitki? No ja nie lubię bloku używać. Kim jesteś? Ujawnij się! Pokaż mi zabójcę Bogu! Dołączysz do swoich synów! Ależ źle to zrobiłem. Co pokonało moich synów? Nawet w tej gorszej wersji ciebie. Ale ja nie jestem taki jak oni. A ty jeszcze syn, kolejna rundka? Wszechojciec ma plan wobec niego. Ole cios. Oto i on. Bóg wojny w pełnej krasie. Spłaciłeś swój dług krwi. Do zobaczenia. Aha. W ten sposób. No, świetna była walka, naprawdę, trzeba przyznać. Mówiłem, że mu się uda. Katosie, to my, Sindri i Bro. Wspaniała walka. Możemy... Muszę wracać. Odin jest za Zeusem. Pójdę przygotować bramę. Chodź, to niedaleko. Energia. Sprawdzę, co z chłopcem. Miło widzieć, że masz nowych przyjaciół. Mjolnir daje radę, co? Zdajesz sobie sprawę, że to my go wykuliśmy? Mjolnir, tak, tak, świetna broń. Nie, ale nie byłem pewien, czy słuchałeś. Dobrze przynajmniej, że twój topór też się spisał. Zrobił, co do niego należało. Gotowe. Wracaj do domu. Wiem, że dawno się nie widzieliśmy, a mój urok jest nieodparty, ale syn na ciebie czeka. Aha, tutaj nie mogę. Bifrost nie pomoże ci teraz w podróżowaniu po światach. Jeśli nie zauważyłeś, Odyn pozamykał je na cztery spusty. Hej, maleńki, jeszcze jedna sprawa. Skoro asowie wbijają ci na chatę, to niechybne znak, że padło ci zaklęcie ochronne. Jak już przegonisz Odyna, poszukaj innego miejsca, by złożyć głowę do snu.
I nie mam tu na myśli tej twojej gadu. Nie opuszczę mojego domu. Tak? A co niby powstrzyma wszechuja przed śledzeniem cię albo strzaskaniem twojego domu w drzazgi, kiedy będziesz w nim spał? Odpowiem ci. Nic. Idź po chłopaka, a ja... Kurde, co za daleka droga. Na razie zakwaterował was u siebie. Już tutaj? No i okej, jesteśmy w domu. Bracie! Miałem iść cię szukać. Jesteś ranny? A ty? Czego on chciał? Chciał zapłacić za dach i zaprosił mnie do Asgardu. Serio? Nie słyszałem, o czym mówiliście. Odmówiłem mu. Oczywiście. Dobrze. Dlaczego szukałeś Tyra? Gdybym ci powiedział, że go szukam, zabroniłbyś mi. Ukryłeś prawdę. Przede mną. Chciałem ci powiedzieć. Naprawdę, ale... Skoro już wiesz, musisz coś zobaczyć. Nie! Uwierz mi, to coś, co mogę... Uwierz? Jak mam ci uwierzyć? Spróbuj, proszę. Pokażę ci, co znalazłem. Zresztą, Odyn nie da nam spokoju. Thor też. Mogą tu w każdej chwili wparować i tak po prostu zniszczyć wszystko, co mamy. Ale jest pewien sposób, żeby się ich pozbyć. I chyba wiem jaki. Chodź. Dobrze. Spakuj się. Uzbrój się. Pancerz i wyposażenie poprawiają statystyki. Okej. Czyli tu możemy ulepszać naszą postać, tak? No dobra, czyli tak, dodatek do topora. Wszystko jest już jakby porobione i furia, dobra. Może tylko... Jesteś gotów? Cutscenka, okej. Idź. Reszty nie trzeba, tyła chudro! Tyle, że ja bym jeszcze wrócił i jednak zmienił parę rzeczy. A już nie możemy.
Okej, mogę od razu zmienić wszystkie. W każdym razie na kolejną przygodę udam się już w kolejnym odcinku, dlatego sobie w tym momencie zakończę i jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!